Ludzie komunikują się od zawsze. Dzisiaj, gdy wyciągniemy telefon, to co zrobimy? Zadzwonimy? Nie. Oczywiście włączymy internet i będziemy oglądać stronę. A więc nie dźwięk, a obraz jest ważniejszy. A więc dzisiaj powiemy kilka słów o optycznym przesyłaniu informacji. Pierwszymi sposobami porozumiewania się właśnie tymi optycznymi były na przykład znaki dymne, znaki świetlne, ale takim bardzo technicznym sposobem przesyłania informacji w XVIII wieku stał się telegraf optyczny. Niejaki pan Claude Chappe wymyślił taki telegraf, opracował specjalny system znaków, które to znaki były przesyłane od jednej stacji do drugiej, tworząc właśnie takie połączenie. Oczywiście do tego potrzebna była obsługa, istniało takie połączenie między Warszawą a Moskwą, 220 stacji jedyne, ponad 1000 osób zatrudnionych, no i oczywiście mógł działać tylko w dzień. Ale jedna ważna zaleta, prędkość przesyłania informacji z prędkością światła. W XIX wieku komunikacje zdominowały metody elektryczne dzięki telegrafowi, dzięki alfabetowi Morsa. Ale w XX wieku, dokładnie w latach 60., niejaki Charles Kao stwierdził, że będzie można wykorzystać jednak światłowód, czyli optyczne przesyłanie informacji wraca do gry. Na czym polega fenomen światłowodu? Po pierwsze, jest bardzo mały. O, ja mam na sobie nawet cały czas światłowód. Jest tak cienki, że pewnie go prawie nie widzicie. Na dowód jest końcóweczka. Światłowód jest cienki, lekki, można go łatwo zginać i nic się z nim nie dzieje i światło cały czas w nim się propaguje. Bardzo mało tłumi i to właśnie była ta zaleta, którą odkrył Charles Kao i bardzo dużo informacji możemy przez niego przesłać. Co ciekawe, przez ten sam światłowód możemy informacje przesyłać w jednym i w drugim kierunku. Światło utrzymuje się w światłowodzie dzięki tak zwanemu całkowitemu wewnętrznemu odbiciu. To znaczy jest taki kąt, pod którym gdy wprowadzimy światło, to już to światło stamtąd nie wyjdzie, a więc nie załamie się, nie wyjdzie z tego światłowodu, tylko będzie cały czas się odbijać wewnątrz tego światłowodu. Ten kąt nazywa się kątem akceptacji. Nie może być większy. Jeśli będzie większy, to wtedy to światło nie zostanie wprowadzone w tym światłowodzie. Poprzez właśnie taką klasyfikację możemy wyróżnić dwa typy światłowodów. Światłowody jednomodowe i wielomodowe. Światłowód jednomodowy to taki światłowód, w którym może się odbijać tylko jeden promyk, tak jak na rysunku. Światłowód wielomodowy to światłowód taki, w którym może się odbijać wiele promyków pod różnymi kątami. To właśnie z przedziału tego kąta akceptacji, o którym wcześniej mówiłem. Bardzo ważną zaletą światłowodów jest to, że możemy w nich przesyłać różne kolory światła. W cudzysłowie mówiąc, bo zakres kolorów, który używamy, akurat jest podczerwieni. Ale wyobraźmy sobie, że takich wybranych kolorów, które możemy przesyłać jednocześnie przez jeden światłowód, jest kilkaset. I wówczas mamy kilkaset linii w jednym takim właśnie bardzo cienkim światłowodzie. I to w jednym i w drugim kierunku. Fenomenem tego maleńkiego, cienkiego włókna jest to, że możemy przesłać przez niego bardzo dużo informacji. Dzięki tym wielu kolorom przesyłanym w tym światłowodzie. Dzięki temu, że takich malutkich światłowodów w kablu może być bardzo dużo. I po trzecie, informacja przesyłana przez taki światłowód może być przesyłana na dziesiątki i setki kilometrów. I to z prędkością światła.